Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na mój ulubiony shake ketogeniczny na słodko. Oto składniki. Twaróg tłusty oczywiście, jak to na ketozie. Jurajski polecam, bo jest dobry i tłusty. I to jest mój ulubiony twaróg. Śmietanka, najlepiej nie ta, tylko znajdź sobie taką, gdzie nie ma karagenu. Ostatnio śmietanka bez karagenu nie jest dostępna w Lidlu, do którego chodzę, dlatego jem niestety tą z karagenem, ale trudno. Jak możesz zdobyć taką bez, to jest tą bez. Masło orzechowe, takie, w które nie ma nic więcej, tylko orzeszki ziemne w składzie. Takie sobie znajdź. Cytryna i jeszcze jeden składnik, którego tu nie mam. Borówki. Czy to zamrożone, czy nie zamrożone. Ja mam zamrożone, bo już jest po sezonie. Jedziemy. Potrzebny Ci będzie blender. Ja akurat mam tutaj taki garnek z internetem za 5K, czyli tak zwany Thermomix. Dlatego będę robił to w nim, ale nie musisz mieć Thermomixa. Możesz to zrobić w każdym blenderze. Zacznijmy od borówek. Lubię dawać mniej więcej 100 gram. Tu mi zostało 75, także będzie trochę mniej borówkowy. Kolejna rzecz, twaróg. Ja daję gdzieś około 150 gram. Kolejna rzecz, śmietanka. Często daję całą, często daję 150 wedle uznania. A dam całą, bo kto mi zabroni. Cytryna to jest tajny składnik tego shake'a. Jak nie dasz cytryny, to będzie taki mdły. A jak dasz cytrynę, to będzie taki słodko-kwaskowato-kremowy. I ten smak mi bardzo odpowiada. Dlatego walnij sobie cytryny wedle uznania. Kolejny składnik, masło orzechowe. Już ktoś tam bardzo je wyjadł, także jest resztka. Gdzieś łyżkę daje zwykle. O, niech będzie. Mamy wszystko, czego potrzeba w garku. Teraz jest kwestia tego, jaką chcesz mieć konsystencję swojego shake'a. Ja lubię tego shake'a takiego, lubię ten shake mieć nawet taki bardziej w stylu takiego jogurtu, takie gęste coś, co jem łyżeczką. Dlatego wody daję mało. Wszystko jest w środku, mielimy. Ja lubię mielić to na około 40-35 sekund na mocnych obrotach, żeby to było super zmielone, żeby to było kremowe, żeby tam wszystko się, że tak powiem, przegryzło. Jedziemy. Dobrze, mamy to. Wyborny shake, pokażę Wam, jakie ma makro. Tu aż jest trochę za mało gęsty, w sumie za dużo wody dałem. Ale w smaku idealny. Jeśli chcesz, żeby to wyglądało jeszcze bardziej fancy, to zrób to, co Ci teraz pokażę. Polecam i smacznego.